Cześć! Dzisiaj macie okazję zobaczyć i przede wszystkim usłyszeć najgłośniejszą w Polsce Honda Civic Type R z 2019 roku. Zbiera się! Słyszycie? Grzechem byłoby nie sprawdzić, jak głośny jest to samochód. Mam tutaj pewne urządzenie, decybelomierz. I poproszę teraz właściciela samochodu. Mikołaj, jakbyś mógł! Jezu! O, 129,8. Ale słuchajcie, musimy to powtórzyć, bo ja nie uważam, żeby to było rzetelne, ponieważ teraz mam totalny świst w uszach. Musimy to zrobić jeszcze raz, bo ja boję się o swoje zdrowie. Pół metra stawiamy i powtarzamy próbę. Mikołaj, odpalaj maszynę! Ja pierdzielę! Idziemy sprawdzić wyniki. Powyżej 130 jest, proszę Państwa, 132 decybela. Co to jest w ogóle? Patrzcie. Na wstecznym też strzela. Słyszycie? Generalnie auto przeszło szereg modyfikacji. Zaczęło się niewinnie od wymiany kół i włożenia remusa, aczkolwiek z czasem zaczęło brakować dźwięku i tak naprawdę mocy, więc trzeba było pójść krok dalej. No, przede wszystkim intercooler, doszedł downpipe z pełnym przelotem, doszedł program na strzały, jak słychać. Trwają jakieś 4-5 sekund i to wygląda, jakby samochód się zaciął po prostu. No i oprócz tego, skoro już miał tak brzmieć, to musiał też wyglądać. A tutaj udałem się do fachowca, wydaje mi się, że fajną robotę wykonał. Mi się auto podoba. Oprócz tego, że wymieniłem koła, wymieniłem je na BBS-y, które de facto nie pasują do Type R-a, bo ma inny rozstaw śrub. Było to zamówienie autorskie i wedle zapewnień BBS aktualnie to jest jedyny Type R na świecie z kołami BBS. Jeśli chodzi o takie podstawowe dane techniczne, samochód wyszedł z fabryki z 320-konnym silnikiem wyciągającym 400 Nm, a teraz po modyfikacjach Mikołaja samochód ma aż 420 koni i 565 Nm, a to troszeczkę niebezpieczne. Dlaczego? No, jest to napęd naprzód. Przy okazji nagrywek zobaczyłem, jak wygląda moja przednia opona i uświadomiłem sobie, że trzeba by było coś z tym zrobić. A auto ma niecałe 3 miesiące. 3 miesiące i ile przebiegu zrobiłeś w 3 miesiące? 6700 w tym momencie, w samym kwietniu 3000, żeby go szybko dotrzeć, żeby szybko modyfikację rozpocząć. Jest to w stanie sprawdzić się jako daily cam? Jak najbardziej. Używasz go tak? Jak najbardziej, tym bardziej, że przy zamkniętych klapach jest cywilizowany i co najlepsze, przy zmianie mocy na hamowni obniżyli mi moc na niskich obrotach. Lewo? Tak, lepiej lewy pas. Obniżyli mi moc oraz moment obrotowy na hamowni na niskich obrotach, dzięki czemu w trasie jestem w stanie zejść poniżej 7 litrów nawet. Poniżej 7 litrów w spalaniu? Wow! A jeśli chodzi o spalanie w normalnej jeździe po mieście? Generalnie ja jeżdżę jak jeżdżę, mam 15 litrów, wiem, że jestem w stanie zejść do 11-10. Ale co ciekawe też dla wielu widzów, również dla mnie, wartość tego samochodu fabrycznie to granica 150 tysięcy złotych już brutto. Tak. Ty zapewne zapłaciłeś podobnie, ale najciekawsze jest to, ile wydajesz na same modyfikacje, jakbyś mógł podsumować te 3 miesiące? W tym momencie realnie pełna kwota to jest prawie 50 tysięcy, również brutto. Jeśli miałbym wymieniać po kolei, to tak, koła wyszły 11, sam remus 11, okleina 6, intercooler ponad 4, dolot ponad 6 lekko, downpipe z programem również około 6, no łącznie wychodzi około 50 tysięcy. Masakra, to się nazywa pasja. Zbiera się.
rwie niebanalnie. No i hamowanką. Przy okazji sprawdzono hamulce. No, powiem ci, że... To było delikatne. Że leci. Cały czas idzie. Coś tam słyszymy już, coś się zbliża. Co to tak hałasuje? Masakra! Kiedy pierwszy raz zobaczyłem ten samochód z zewnątrz, pomyślałem, ale agresywna bryka. Jednak dopiero kiedy wsiadłem za kółko tego samochodu i dodałem gazu, przekonałem się o tym na własnej skórze. Brawa dla Mikołaja, który z seryjnej R-ki stworzył niesamowitego potwora. A Wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do następnego.